Dzień dobry, witam. Ja się nazywam Jarek Wasilewski, witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty. A dzisiaj dotkniemy tematu nawrotu choroby alkoholowej, tematu bardzo szerokiego, ale także wokół którego jest wiele dyskusji, też czasami nieporozumień. Dzisiaj powiemy sobie, czym różni się powrót do picia, czym różni się nawrót choroby. Myślę, że to będzie wiele merytorycznych treści. Zapraszam serdecznie. Wiele osób uzależnionych od alkoholu, od innych substancji psychoaktywnych, od zachowań potrafi na tyle zapanować w pewnym sensie nad swoim uzależnieniem, aby zrobić przerwę. I o ile zrobić przerwę w piciu na przykład potrafi wiele osób, ponieważ też wiele osób pije takim mniej więcej schematem, że okresy picia kilkudniowe, kilkunastudniowe, czy kilkumiesięczne, poprzeplatane są kresami abstynencji. O tyle już utrzymać trzeźwość, no nie każdemu jest jak gdyby dane. Taka podstawowa definicja, której ja uczę swoich pacjentów, jest to definicja mówiąca o tym, że trzeźwość równa się abstynencja plus zmiany. Sama abstynencja nie wystarczy, ona jest fundamentem, ona jest podstawą, ale do tej abstynencji należy dołożyć zmiany. Należy dołożyć zmiany w każdym obszarze życia, w obszarze społecznym, a więc zweryfikować relacje i ułożyć te relacje tak, aby one sprzyjały trzeźwieniu, w obszarze duchowym, a więc swojego wnętrza, relacji z Bogiem, w obszarze emocji, tutaj praca nad emocjami, nazywanie, rozpoznawanie emocji, nazywanie, radzenie sobie w sposób akceptowalny społecznie, chociażby ze złością, z agresją. W obszarze myślenia, ponieważ tutaj przez lata uzależnienia pojawiają się błędne schematy myślowe, które należy skonfrontować i później wprowadzić nowe skrypty. A więc abstynencja plus zmiany równa się trzeźwość. I dzisiaj nawrót. Czym się różni nawrót choroby w uzależnieniu, a po prostu przerwaniem abstynencji? I trzeba zacząć od definicji, musimy zacząć od definicji, czym jest nawrót, jak należy nawrót potraktować. I jako nawrót należy potraktować powrót do starych, istniejących jeszcze przed podjęciem terapii, przed podjęciem leczenia, poprzednich wzorców funkcjonowania, myślenia, odczuwania, przeżywania, zachowania, które mogą, i to jest bardzo ważne, mogą, ale niekoniecznie muszą doprowadzić do przerwania abstynencji. I teraz chciałbym, abyśmy obalili razem pewien mit, a ten mit to brzmi taki, że nawrót to zapicie. Nie każdy nawrót musi skończyć się złamaniem abstynencji, zapiciem lub powrotem do brania substancji psychoaktywnych. Nawrót nie musi skończyć się złamaniem abstynencji, jeszcze raz to powtarzam. Nawrót rozpoznany we właściwym momencie, a zawsze jest właściwy moment, nieraz już jest troszkę późno i trudniej jest się z niego wycofać, kiedy jest już rozpędzony, może mówimy ten nawrót, kiedy nabiera pewnej dynamiki, ale zawsze jest to możliwe, dopóty człowiek nie złamał abstynencji, nie sięgnął po substancję psychoaktywną, a więc nawrót nie musi skończyć się złamaniem abstynencji. Właściwie w porę rozpoznany może być feedbackiem, może być informacją zwrotną dla osoby trzeźwiejącej, w których obszarach życia należy wprowadzić zmianę. I teraz przykład, aby było to łatwiejsze do zrozumienia. Zakładamy, że osoba uzależniona od alkoholu kończy terapię podstawową. Tak, niech to będą 6-8 tygodni. W ośrodku, w którym ja pracuję, jest to 6 miesięcy. Nabywa umiejętności radzenia sobie z emocjami, rozpoznawania tych emocji, nabywa umiejętności rozpoznawania wyzwalaczy, a więc inicjatorów, to w
tych momentów, tych substancji, tych miejsc, osób, które są wyzwalaczem i są niebezpieczne dla ich trzeźwości. Nabywa umiejętność rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, radzi sobie z nawrotami, utrzymuje abstynencję przez dłuższy okres, układa realny, realistyczny plan działania po terapii, tak, jest dalej w kontakcie z osobą, na przykład z terapeutą albo z grupą terapeutyczną, więc wszystko przebiega dobrze, rozwija się, układa plan właśnie trzeźwienia i wcześniej słabą stroną było na przykład długie zostawanie w pracy, pracoholizm, praca po kilkanaście godzin i tak dalej, i tak dalej. I teraz złapała to, ma to pod kontrolą po terapii i po kilku miesiącach znowu zaczyna przekraczać pewne granice. Ten plan już 24 godzin, w którym jest miejsce na pracę, w którym jest miejsce na odpoczynek, na hobby, na sen, na rodzinę, on zaczyna być zmieniany, zaczyna być przekształcany na niekorzyść pacjenta, a więc on wprowadza znowu, wraca do starych zachowań, pracuje po 10, po 11, po 12 godzin, nie wysypia się i tak dalej. Zaczyna się lawina, zaczynają się konflikty w domu z tym związane, zaczyna się poddenerwowanie, a więc tutaj zmiana priorytetów i to jest zachowanie nawrotowe. Nawrót zatem dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły pomyślnie przynajmniej podstawowy program terapii i stosowały przez dłuższy czas nabyte podczas terapii umiejętności, o których wcześniej mówiłem. Pozostałe przerwania abstynencji przed i w trakcie terapii należy potraktować jako kontynuację picia lub jako powrót do picia, a nie jako nawrót choroby. Nawrót nigdy nie pojawia się przypadkowo i zawsze jest to stopniowo postępujący proces. Rozpoczyna się na długo przed rozpoczęciem picia. Wskazuje to, że możliwe jest przerwanie tego procesu i niedopuszczenie do wystąpienia tragicznych skutkach konsekwencji nawrotu. Aby przetrwać nawrót i nie dopuścić do niego należy. I tutaj kilka bardzo ważnych informacji dla osób, które są trzeźwe, które od jakiegoś czasu, dłuższego czasu są świadome choroby, uzależnienia, w którym się borykają, mają dłuższy okres abstynencji, ale też nawroty są czymś naturalnym w trzeźwieniu. W terapii będąc, dowiadujemy się tego, że nawrót jest częścią terapii, a więc proces zdrowienia nigdy nie następuje, nie wygląda na wykresie jako taka linia prosta, ale często to jest krok do przodu, dwa kroki do przodu, jeden do tyłu i wszelkie próby, wszelkie zatrzymania w terapii, wszelkie momenty, w których następuje brak rozwoju, już możemy generalnie diagnozować jako nawroty. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, pod tym warunkiem, że wszystko to się dzieje już po jakimś okresie, po terapii, w tym momencie, kiedy człowiek jest uświadomiony, ma okres abstynencji. Aby przetrwać nawrót lub nie dopuścić do niego należy i takim ważnym narzędziem jest stworzenie swoich sygnałów ostrzegawczych, zrobić listę sygnałów ostrzegawczych specyficznych. Oczywiście każdy będzie miał swoje sygnały. Niektóre są wspólne, takie chociażby jak unikanie ludzi, wycofywanie się, wstręt, jakiś taka awersja do terapii, do spotkań, do meetingów, przepracowywanie się, problemy tutaj w obszarze emocji, czasami mogą być to problemy w obszarze snu, a więc wspólne dla wszystkich, ale każdy ma jakieś takie swoje indywidualne sygnały ostrzegawcze. Poświęcenie regularnie czasu, aby to monitorować swój stan i porównywać z listą sygnałów ostrzegawczych. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to zapraszam do kontaktu, ja pomogę zrobić taką listę sygnałów ostrzegawczych. Włączyć, to jest bardzo ważny punkt, włączyć bliskie osoby, zaufane osoby do pomocy w wychwyceniu niepokojących sygnałów. Jeżeli jesteś w kontakcie z terapeutą, po tej terapii podstawowej jeszcze też, no to będzie Ci dużo łatwiej. Jeżeli masz wokół siebie osoby, które przeszły także przez terapię, jesteś w AA, masz sponsora, czy na przykład w Twojej rodzinie, Twoja żona równolegle z Tobą przechodziła przez terapię dla osób współuzależnionych, to dużo łatwiej będzie, kiedy zaprosisz osoby bliskie do współpracy, im rozpoznać sygnały ostrzegawcze. One znają Cię najlepiej, znają Cię na co dzień i wychwycą
momenty, w których zaczynasz działać w sposób niepokojący, a więc pojawiają się zachowania nawrotowe. Osobie uzależnionej często trudno jest rozpoznać te zachowania i zazwyczaj zaprzecza ich istnieniu. I to jest już jak gdyby specyfika uzależnienia, zaprzeczenie. Kiedy pytasz osobę uzależnioną, która jest w nawrocie, która wraca do starych mechanizmów, czy wszystko jest w porządku i tak dalej, ona zazwyczaj zaprzecza, nie widzi tego, ale osoby bliskie już mogą to dużo bardziej łatwiej rozpoznać. Stworzyć listę konkretnych działań w przypadku pojawienia się któregoś z sygnałów, a więc pojawia się jakiś sygnał i muszę mieć działanie zaradcze, co wtedy zrobię, jakie zmiany wprowadzę. Systematycznie, i to jest bardzo ważny punkt, systematycznie dbać o swój rozwój duchowy, o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne. Najlepszą obroną jest atak, tak mówi się w sporcie, i tutaj też z mojego osobistego doświadczenia uważam, że najlepsze okresy pacjenci mają i najlepiej czyżwieją wtedy, kiedy łapią pęd rozwoju, chcą się rozwijać, chcą się zmieniać, wprowadzają zmiany w swoje życie, systematycznie dbają o siebie, o swoje wnętrze, o relacje, doskonalą nowe sposoby życia w trzeźwości, wprowadzają zmiany udoskonalające to życie w trzeźwości. Samo zatrzymanie objawów choroby nie pozwoli na prawidłowy przebieg procesu zdrowienia. I jeszcze tylko króciutko powiem o sygnałach ostrzegawczych. Dobrze jest zaprosić osoby bliskie do tego, aby pomogły nam rozpoznać sygnały ostrzegawcze. Tych sygnałów jest wiele. Ja nie będę ich wszystkich wymieniał, ale chociażby powiem o kilku. To mogą być zachowania kompulsywne, a więc przeniesienie ciężaru z uzależnienia na jakieś inne zachowania lub może nawet substancje zastępcze. Tak, zapraszam do takiego filmu, który nagrałem o uzależnieniach zastępczych. Czym to będzie się charakteryzowało? Że zawsze będzie to ze szkodą dla tego, co jest dla nas ważne, a więc dla nas, dla naszej trzeźwości, dla naszej rodziny. Zmęczenie, brak odpoczynku, a więc takie rzucenie się w wir pracy, odrabiania często, nadrabiania tego straconego czasu. Brak dbałości o siebie, to może być też taki sygnał ostrzegawczy. Załamanie struktury dnia, zmiana priorytetów, a więc takie podstawowe rzeczy. Jest taka książka, którą ja polecam i dosyć często używam. To jest Jak wytrwać w trzeźwości. Jest taka niebieska książka. Polecam. Tu jest cała lista sygnałów ostrzegawczych, ostrzegających przed nawrotem choroby dla osób bliskich. I tych sygnałów jest tutaj w tej książce wymienione aż 37. Dobrze się z nimi zapoznać. Wierzę, że to była merytoryczna treść dla wielu z Państwa pomocna. Zapraszam do kontaktu pod filmem, na moim kanale na YouTubie będzie kontakt do mnie, e-mail, ale także adres strony internetowej, na której troszeczkę więcej informacji o mnie. Lajkujcie, udostępniajcie, aby jak ta treść docierała do jak największej liczby osób. W Polsce mamy potężny problem uzależnienia od alkoholu, od innych substancji, a więc im więcej osób może złapać informacje, tym większa jest szansa, że społeczeństwo będzie się zmieniać i będziemy mieli więcej trzeźwych ludzi albo ludzi, którzy umiejętnie korzystają z alkoholu. Oczywiście nie mówię tutaj o osobach uzależnionych, bo ja osobiście uważam, że osoby uzależnione przekroczyły pewną granicę i powrót do picia kontrolowanego jest wielkim ryzykiem i nie ma czegoś takiego i bardzo trudno mówić w ogóle o tym temacie. Zachęcam jeszcze raz do reakcji. Wszystkiego dobrego życzę trzeźwości. Pozdrawiam i do następnego razu. Też możecie Państwo w komentarzach pisać, jakie są Wasze oczekiwania, jaki temat poruszyć. Chętnie nagram film na tematy, które Was interesują. Do widzenia.